Izaak, drodzy, to bohater naszej kolejnej części historii wybranych, w której chcemy mówić o drugoplanowych postaciach biblijnych. No i oczywiście tutaj może pojawić się zaskoczenie, no jak to Izaak? Przecież Izaak jest patriarchą. Jak można mówić, że to postać drugoplanowa, kiedy mówimy Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba? No właśnie. Ale kiedy pomyślimy sobie o Izaaku, to drodzy, co tak naprawdę z historii Izaaka przychodzi nam do głowy? Zróbcie sobie teraz taki malutki test, wstrzymajcie to nagranie. No i przez minutę pomyślcie, jakie historie związane z Izaakiem przychodzą wam do głowy. No nie wiem, drodzy, co przyszło wam do głowy. Myślę, że jedna z historii to historia ofiarowania Izaaka. Prawidłowo, tylko że, no właśnie, to jest raczej historia Abrahama, w której Izaak staje się mimowolnym bohaterem. No i myślę, że druga historia to historia, w której to Jakub. Poszukuje swojego ojca Izaaka. Zerknijmy więc od początku na historię Izaaka. I myślę, że wtedy przyznacie mi rację, że jest to raczej taka drugoplanowa postać biblijna. Otóż Izaak jest synem Abrahama i Sary. Nie pierwszym synem, bo pierwszym jest Ismael, i nie ostatnim synem, dlatego że kiedy umiera Sara, wiemy, że Abrahama ma drugą żonę, Keturę, z której ma kolejnych synów. Natomiast jest synem obietnicy i jest synem, który staje się i stanie się dziedzicem tego wszystkiego, można powiedzieć, co zbudował Abraham. Dzieciństwo Izaaka, mamy taki króciutki fragment, upływało też na zabawie ze swoim starszym bratem Ismaelem. Myślę, że to jest tak, jak po prostu, zwyczajnie w rodzeństwie. Bawią się razem, młodszy brat próbuje naśladować starszego, młodszy brat w swoim starszym bracie często widzi jakiegoś bohatera. Pewnie jeden drugiemu dokucza, no ale kiedy Ismael zaczyna dokuczać Izaakowi, interweniuje tutaj Sara, dla której Izaak jest oczkiem w głowie, e, przywołuje Abrahamowi, chodź tutaj, nie może tak dalej być, e, musisz wygonić Hagar i Ismaela z tego domu, nie możemy żyć pod jednym dachem. Straszna historia, straszne zachowanie, ale Biblia pokazuje nam ludzi takimi, jak i, jak, jakimi oni są, a nie takimi, jakimi chcielibyśmy ich tylko widzieć. Mamy więc dalej opisaną historię Hagar i Ismaela, którzy błąkają się po pustyni, natomiast my dzisiaj zajmujemy się historią Izaaka, który dorasta. Dorasta, no właśnie. No i pewnego dnia Ojciec zabiera go w kierunku Góry Moria bo tam ma być złożony w ofierze. Izaak tego nie wie. I drodzy, kiedy spojrzymy na tę historię z perspektywy Izaaka, który, tak jak powiedziałem, staje się takim mimowolnym bohaterem tej historii, no to jest to straszne doświadczenie. Bo tak naprawdę jest to doświadczenie, po pierwsze, ojca, który kłamie. Pamiętajmy, że Izaak jest już wtedy w wieku, w którym zadaje sensowne pytania, w którym wie, jak składa się ofiary, Zadaj bardzo trafne pytanie: no przecież mamy ogień, mamy drwa, a gdzie jest zwierzę na ofiarę? Jest tym, który doświadcza fizycznej przemocy ze strony swojego ojca, bo przecież ojciec go związuje, kładzie go na tym stosie ofiarnym, no i potem on widzi nóż w ręku swojego ojca nad swoją głową. I choć historia kończy się pozytywnie, to drodzy myślę, że gdzieś to wszystko, co wydarzyło się na Górze Moria, odcisnęło swoje piętno na Izaaku. Ale tak na marginesie, drodzy, muszę też powiedzieć, że y, różnie możemy oczywiście spoglądać na tę historię, natomiast nie jest to jedyna historia, w której rodzic ofiarowuje swoje dziecko. Może to tak teraz taka nauka, ale, wiecie, kiedy ostatnio miałem okazję słuchać audycji o rozwodach, to niestety bardzo często dzieci są ofiarą rozwodów, ofiarą swoich rodziców, kiedy to rodzice potrafią tak naprawdę dla własnych korzyści, dla własnego zysku. Dla własnej satysfakcji, dla dokopania drugiej osobie, poświęcić swoje dzieci. No i też, drodzy praca, to jest coś, co czasami sprawia, że rodzice dla pracy potrafią poświęcić swoje dzieci, więc warto też spojrzeć z tej perspektywy na historię ofiarowania Izaaka. Czy przypadkiem my dzisiaj nie ofiarujemy swoich dzieci jakiemuś Molochowi? Ale wracamy do naszej historii biblijnej. Wiemy, że ta historia na górze Moria bardzo mocno czy jeszcze mocniej związuje Izaaka z matką Sarą, kiedy więc Sara umiera. No dla Izaaka jest to cios. Mijają kolejne lata. Izaak ciągle jest gdzieś w żałobie po swojej matce. Abraham widzi to wszystko, co dzieje się z jego synem, postanawia więc też no, pomóc mu i pomocą, jaką widzi, jest to, by znaleźć mu żonę. Wyprawia więc swojego sługę do swojej rodziny, bo nie chce, aby żona Izaaka była spośród kobiet kananejskich. No i jak wiemy, żoną Izaaka zostaje Rebeka, dalsza krewna ze strony Abrahama. I drodzy, kiedy spojrzymy potem, na historię Izaaka, to odnoszę wrażenie, że dalsza część historii Izaka jest tak naprawdę pewną kopią historii Abrahama. Bo oczywiście mamy tutaj błogosławieństwo Boże, no ale potem znowu mamy historię o tym, że nastaje głód, potem mamy znowu historię o tym, jak to nie Abraham, ale tym razem Izaak prosi swoją żonę o to, aby ona udawała jego siostrę. Potem znowu mamy historię mówiącą o tym, że zostają przyłapani na kłamstwie. Myślę, że w pewien sposób jest to nadbudowanie tej historii, by właśnie z tego człowieka, który po prostu zwyczajnie żył. I myślę, że kiedy spoglądamy na historię Izaaka, to wiecie o czym myślę? O tym, że czasami błogosławieństwem jest to, kiedy w życiu człowieka. Nie dzieje się za wiele, kiedy można spokojnie przeżywać swoje dni, kiedy dni upływają spokojnie, kiedy nie dzieje się w nich nic szalonego, kiedy można cieszyć się bliskością kogoś, kto jest bardzo bliską, z kim związało się swoje życie, kiedy można tak przeżywać swoje dni i wydawałoby się, drodzy, że tak już będzie, bo mamy też fragment, który mówi o bliskości. Izaaka i Rebeki, że nic już, można powiedzieć, tego spokoju rodzinnego nie zburzę. No ale drodzy, w rodzinie bywa bardzo różnie. No i właśnie potem mamy historię oszustwa. Oszustwa, w którym to żona Izaaka, no jak czytamy, która kochała bardziej swojego syna Jakuba, no postanawia jednak wykorzystać słabość swojego męża, to, że nie widzi już. I zostaje oszukany i przez swoją żonę i przez swojego syna. I tak czasami zastanawiam się, jak potem wyglądało ich wspólne życie w domu. No, kiedy trzeba dalej żyć, żyć z poczuciem tego, że zostało się oszukanym, zostało się zdradzonym. To jest historia, która pokazuje, że tak bywa. I tak bywało już niestety w rodzinach patriarchów. I w zasadzie, drodzy, tak kończy się historia Izaaka, bo później mamy historię Jakuba, później mamy historię tego, co dzieje się u Lebana, no i, no i potem mamy historię śmierci Izaaka. Czytamy już potem. W 35 rozdziale, to już przytoczyłem w poprzednim odcinku, potem przyszedł Jakub do Izaaka, ojca swego, do Mamre, do miasta Arba, to jest Hebronu, gdzie mieszkał Abraham, Izaak jako gość. A Izak miał 180 lat. Potem Izaak opadł z sił i umarł i został przyłączony do przodków swoich, sędziwy i syty dni, a pochowali go synowie jego, Ezaw i Jakub. Czy miałem rację mówiąc o tym, że historia Izaaka to historia takiej drugoplanowej postaci Biblii? Drodzy, sami musicie to osądzić, natomiast ja zachęcam do tego, żeby zawsze samemu spróbować jeszcze raz tę historię przeczytać. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym chcemy spojrzeć na kobiety w życiu patriarchów. Zapraszam do zobaczenia.